Zobaczcie, wąż sobie ucieka. To chyba za skroniec, co? Bo nie ma tego zygzaka. Więc myślę, że to za skroniec. Wąż sobie ucieka. To chyba za skroniec, co? Bo nie ma tego zygzaka. Więc myślę, że to za skroniec. O, popatrzcie, jaki wąż. Ładny. Kto się zna na wężach? Za skroniec? Chyba, co? Bo żmija ma tą eskę. Więc myślę, że to jest raczej za skroniec. Tak sobie tu chodzi. O, jak fotogeniczny. No nie będę go niepokoił. Asia trochę się boi. No trudno. Takich mamy tu gości. A, albo padalec. No nie wiem, nie znam się. Kompletnie się nie znam na wężach. Więc, ale nie groźny, nie jest jadowity. Jesteśmy więc po akcji. Z padalcem najprawdopodobniej Asia stwierdziła, że to jest padalec chyba. A ja sobie siedzę i montuję dla was vloga na piątek, żebyście mogli sobie zobaczyć tutaj ten kemping. No, chronologicznie to mi teraz nie wyjdzie z tym, co teraz opowiadam. To pewnie będzie za 2 tygodnie, być może. W każdym razie to może tak. Siedzę sobie tutaj w tych pięknych okolicznościach przyrody i montuję dla was vlog. Wybrnąłem. Asia siedzi i boi się padalca. Jest strasznie przerażona tym wężem. Ja już tam nie pójdę. Słyszycie? No trudno. I tak jej się skończył piękny kemping. Słuchajcie, nie wiem, czy to jest padalec, czy za skronie, czy cokolwiek. No, na pewno nie była to żmija, na pewno nie jest to jadowity wąż, więc spokojnie, bez stresu. Nie ma się czego bać. Dobra, ja się zabieram dalej za montowanie, bo nie zdążę. I to by było niedobrze. A jak wiecie, zawsze staram się ładnego czasu, żeby jednak vlog był w piątek na 17. Dobra, nie będę wam już więcej truł. I tak zaczynamy następny vlog. Jedziemy. Jak zawsze. Nie, ostatnio nie. Unikałem. Ale tym razem jest tradycyjnie, jak mapety na tym balkonie. Siedzimy tutaj. W każdym razie, słuchajcie, wyruszamy do Trójmiasta. Plan jest kemping w Stogach, Gdańsk Stogi. I to najpierw musimy tam dojechać, a kurczę, no ten nasz kraj to jest dziwny kraj, bo muszę wziąć wiatol, bo jestem za ciężki. Przekraczam 3,5 tony. Dodatkowo, jeżeli pojadę autostradami, gdzie i tak mogę jechać tylko 80, to zapłacę, myślę, tutaj stąd, z tego Krosna Nadodrzańskiego, jak będę jechał na Trójmiasto, to znaczy stronę Poznań, Gniezno, później dalej Bydgoszcz, Trójmiasto, to z tym zestawem zapłacę plus gdzieś 400 zł. No kurczę, no nie rozumiem tego, słuchajcie. Cała Europa jakoś jeździ normalnie. Nie jest to nie wiadomo jak drogie, a
nas te zestawy karawaningowe są jakoś tak bardzo ostro traktowane. No, wydaje mi się, że to jest spory wydatek. Jak na przejechanie, chyba mamy 450 czy 70, to dodatkowo 400 zł, może no niecałe 400 zł, no nie wiem, kurczę, wydaje mi się, że to jest spory koszt. Więc chyba zrobimy to w ten sposób, że no wiatr musimy, bo chociażby poruszanie się po Trójmieście, bez wiatru nie mamy szans. Nie dojedziemy do kempingu bez wiatru. Więc wiatr musimy wykupić i być może pojedziemy tymi krajowymi drogami. No nie wiem, jedziemy i się zastanawiamy. W każdym razie najpierw jedziemy do Świebodzina. Tam jest stacja, na której możemy kupić wiatr. I wtedy będziemy dalej myśleli. Tam się może doinformujemy dokładnie i będziemy wiedzieli. Bo wiem, że jak jedziemy osobówką tą trasą, to niecałe 100 zł nam wychodzi. No to jest dopuszczalne jakoś jeszcze. Ale tu jest ponad 2,5 raza więcej, jeżeli jedziemy z takim zestawem. Ponarzekałem sobie, ale jedziemy, dobra, i tak jedziemy, cieszymy się, jedziemy do Trójmiasta i będziemy kempingować na stogach. Ale ryb już nie będziemy łapać, no trudno. Dzień dobry, wspaniały poranek. Wieczny, ale i tak wspaniały. Osoby, które obserwują Instagrama, zauważyły, że nie jesteśmy na stogach, tylko w Malborku. Praktycznie pod samym zamkiem, po drugiej stronie kondu rzeki Nogat. Zatrzymaliśmy się tutaj na 3 nocki. W sumie zrobiliśmy z tego taką bazę wypadową do rzeczy, które musieliśmy pozałatwiać sobie. Mamy stąd bardzo blisko do miasta, więc super. Trochę wieje, mam nadzieję, że słyszycie w ogóle, a nie tylko szum wiatru. No i tak sobie tutaj przez 3 nocki w sumie wyszukiwaliśmy. Bardzo fajny kemping. Mili ludzie, sporo miejsca, mocny prąd. Za przyczepę 2 osoby z prądem zapłaciliśmy 70 zł, więc myślę też nie drogo, tym bardziej w takiej bliskości zamku. Próbuję wam, ach, ale wszystko poprzestawiałem. Co? Tak, blisko zamek, więc myślę, że cena nie jest taka jakaś wygórowana. Więc jest całkiem fajnie. My teraz zjemy śniadanko, będziemy się zwijać i jedziemy w inne miejsce. Gdzie to? Mam nadzieję, zobaczycie. Mamy pewne plany, zobaczymy, czy one wyjdą. Jeśli nie wyjdą, to niestety będzie to nasz ostatni kemping w Polsce. Jeżeli się uda, to będziemy jeszcze gdzieś. Zabierzemy was ze sobą. Więc fajnie. Kemping czyściutki, bardzo ładne sanitariaty. Nie można nic zarzucić. Przygotowane tutaj jest strefa kempingowa bardzo dobrze i fajnie wygląda, słuchajcie, bo widać, że osoby, które tam prowadzą, jednak skupiły się na kempingu, żeby jednak goście mieli tutaj fajnie, miło czas spędzali, niż na tym, jak wygląda ich dom. Ich dom wygląda troszeczkę gorzej. Oni chyba nie mieszkają, co prawda, tutaj, ale jednak pieniążki idą tutaj w stronę gości, w stronę kempingu, niż zamiast sobie najpierw remontować dom. Tak? Więc fajnie, fajnie to wygląda. Jest stawek, można połapać rybki. Nie trzeba nic tutaj opłacać. Można sobie łapać. Super. Są różnego rodzaju jakieś wiaty z stoliczkami, więc z namiotem też można sobie tutaj stanąć. Ogólnie myślimy, że pozytywny. Bardzo fajny. Więc do powtórzenia na pewno. Do powtórzenia. Jedyne co w dzień jest, znaczy no nie, no dość blisko, to bym skłamał trochę, ale no jest droga i ją słychać. Ale więcej drogi nie słychać.
Nie, w nocy, no nie, no w nocy nie, nie jest to taka droga, że w nocy tu coś jeździ. I kawałek dalej są tory, więc w dzień też słychać pociągi towarowe, jeżeli przejeżdża. Tak osobowych to nie słychać. Nie, nie. W nocy jest spokój. Godne polecenia. Myślę, że warto sobie jechać. To jest kemping nad Stawem. Nad Stawem. Napiszemy wam na dole jakąś tam link do niego. Polecamy więc. Bardzo. A teraz zabierzemy się za kawkę i za śniadanie. No już czas najwyższy, prawie 10 jest. Marcin zgłodnął. Asia też. Jak oj, znowu, jak w drugą stronę. Oj, weź, bo jestem taka jakaś niepłacona. Asia się jeszcze nie stuningowała, więc... No dobra, do zobaczenia. Niebawem. Na pewno za tydzień. Znaczy, akurat w sumie nie wiem w tym momencie, w jakim miejscu będzie ten film. Nie wiem. Czy to będzie środek, czy koniec? Ale dobra, zobaczymy. Na pewno widzimy się dalej. Wszystko się zerwało. Zrobiło się trochę chłodniej. No ale zaraz się rozgrzejemy przy składaniu wszystkiego. Jak widać w poprzednim ujęciu, może jeszcze widzieliście, tu już stały dwa kampery. Odjechały. Pewnie gdzieś dalej sobie jadą. Tak jak i my. Fajnie, fajnie. Miło spędzony czas. Mieliśmy fajnych sąsiadów. Marcina i Magdę. Chłopcami. Pozdrawiamy gorąco z Wrocławia. I nam też już czas w drogę. Jeszcze kawkę tylko dopiję. Asia uciekła do środka. Mówi, że jest za zimno jej. No to dobra. Czas zwijać naszą przyczepkę. Słuchajcie, pan tutaj łapie karasie. Ach, już nie zdążyłem, ale po drugiej stronie pan z chłopcem siedzi i łapią piękne karasie. No ja nie miałem czasu niestety zarzucić wędek. Byliśmy trochę zajęci. I tak jeszcze przed zakończeniem mały wypad na plażę w Rewie. Często sporo windsurfingów pływa. Wreszcie dzisiaj pogoda nie jest sprzyjająca. Jeszcze nie ma sezonu, ale jak widzicie, już jest sporo osób. Nie będę tu nikogo specjalnie filmował. Pogoda sprzyja, może jeszcze nie kąpielą, bo pewnie woda jest dość chłodna, ale już plażowanie jak najbardziej. Za chwilę jeszcze pojedziemy tam tą stronę do Mechelinek. Jest tam fajne molo. W sumie warto sobie tam pojechać i zobaczyć. To co, jedziemy do Mechelinek jeszcze. Ja się nie zatrzymam tutaj na plaży. Znaczy w Mechelinkach. Troszeczkę plażujemy. Może będzie spokojniej, ciszej. No zobaczymy. Dobra, to co, jedziemy do Mechelinek. Rewa nam nie przypadła do gustu. Jak widzicie, ostatnio wzdłuż wybrzeża się przemieszczamy. Byliśmy już w Gdańsku, w Gdyni. A dzisiaj jesteśmy w Mechelinkach. Przejechaliśmy sobie na plażę. Jest dość spokojnie, zawsze mało ludzi jest, więc fajnie, można tutaj chwilę wypocząć. Jest dość ciepło, przyjemny wiaterek, ale ciepły. I chwilę tutaj sobie spędzimy czas, bo pomału czas już wracać, niestety, znowu czas, dwa razy czas, do domu. Niestety, nie mamy więcej wolnego czasu, aby tutaj się pokręcić, ale to nic. Może wrócimy tu za miesiąc, za półtora, zobaczymy jeszcze jak wyjdzie. Tam w oddali, za mną, jak widzicie, to jest stara torpedownia w Gdyni. Taka historyczna gratka, widać też statek do portu. A tu, ciekawe czy będzie widać, w oddali widzimy Półwysep Helski. Więc jesteśmy bardzo blisko
To nie jest wcale tak daleko na Półwysep Helski, bo my jesteśmy teraz na Zatoce w sumie Puckiej już. W tamtą stronę jest Puck. Tam jest Rewa, Mekka dla surferów. Tam sobie śmigają, są bardzo fajne warunki. Dalej jeszcze jest Puck. No cóż, czas się żegnać i wracać do normalnego życia. Koniec wędrówek na ten wyjazd, ale już planujemy następne. Myślę, że będzie też ciekawe. Jakieś fajne kempingi znowu pokazujemy lub nie fajne, bo jak zauważyliście, pokazujemy tak, jak jest faktycznie. Czasami jest źle, czasami jest dobrze i tutaj nie ma jakichś takich przekłamań z naszej strony. Fajnie było z wami się znowu spotkać. Do zobaczenia. Pamiętajcie o subskrypcjach, łapka w górę. Będzie nam bardzo miło, że jesteście ciągle z nami. Do zobaczenia. Cześć. Wszystko co dobre szybko się kończy. Niestety wracamy do domu. Było naprawdę bardzo fajnie. Byliśmy od niedzieli, dzisiaj jest wtorek, więc 9 dni żeśmy sobie fajnie było. Pojeździli po Polsce, odwiedzili rodzinę, znajomych. Tak, było super. Właśnie wyjeżdżamy z Rumi, jesteśmy w tej chwili w Wejherowie. Pogoda akurat do jazdy jest bardzo dobra, bo się troszeczkę zachmurzyło. Około 20 stopni. Tak, około 20 stopni, więc jedzie się bardzo fajnie, aczkolwiek smutno. No i wracamy do domu. Mamy 1100 km przed sobą. I pojedziemy chyba jednym ciągiem. Nie będziemy nigdzie stawać po drodze. Już to się wszystko okaże. Ale ja myślę, że damy radę jednym ciągiem pojechać. Więc śmigamy. No było super, naprawdę. I może powtórzyć trzeba będzie to niedługo. Spodobało nam się w Polsce. Tak. W sensie z przyczepą. Pierwszy raz byliśmy w Polsce z przyczepą. Jest pozytywnie. Znaczy pierwszy raz, przepraszam, drugi niby. Mając na myśli ten jeden niefortunny wyjazd tam z tą ceną. Ale tak bardzo fajnie. No dobra, jedziemy. Mam nadzieję, że bez przygód. I do zobaczenia w następnym vlogu. Ja już się raz żegnałem z widzami, ale teraz będzie drugi raz. Ciao. We'll be right back.